Paweł Wybierała został odwołany z funkcji członka zarządu województwa dolnośląskiego. Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku wojewódzkiego 18 radnych zagłosowało za usunięciem Wybierały ze stanowiska. Jako powód podano utratę zaufania. To kolejna odsłona konfliktu w środowisku bezpartyjnych samorządowców. Jest wydarzeniem politycznym, które pokazuje na problemy, z jakimi boryka się większość w sejmiku. Nie jest tajemnicą i wszyscy o tym wiedzą, że Klub Bezpartyjnych Samorządowców, który sprawuje wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością władzę w naszym regionie, skłócił się ze sobą. W Klubie Bezpartyjnych Samorządowców wrzało już od jakiegoś czasu. Na początku Dariusz Stasiak został odwołany z funkcji przewodniczącego klubu. Potem w odwecie członek zarządu Tymoteusz Merda został z klubu wyrzucony. Rozłam w bezpartyjnych samorządowcach na tym się jednak nie skończył. 16 marca Paweł Wybierała został pozbawiony kompetencji, a teraz ostatecznie odwołany z funkcji członka zarządu województwa dolnośląskiego. Pretekstem tej kłótni jest gra interesów między panem Raczyńskim, burmistrzem, prezydentem Lubina, który jest ojcem chrzestnym tej koalicji, a pozostałymi członkami bezpartyjnych samorządowców, którzy też mając własne ambicje polityczne, poczuli się dotknięci tym, że nie są informowani, ani zawiadamiani, ani zapraszani na ważne spotkania, które odbywały się u marszałka Przybylskiego. Zdaniem radnego opozycji Wojciecha Bochnaka, z którym rozmawialiśmy tuż po wyrzuceniu wicemarszałka Merdy z klubu bezpartyjnych, chodzi o podział wpływów w spółkach, które współpracują z urzędem marszałkowskim. To są kłótnie ich wewnętrzne. My nie jesteśmy członkami tego klubu, więc nie wiemy, o co się kłócą. Możemy się domyślać, że to są jakieś strefy wpływów, podział w spółkach marszałkowskich, podział pieniędzy na konkretne zadania. Takie informacje są w mediach, więc myślę, że to jest prawdziwy powód ich konfliktu. Sytuacja opozycji jest mocno skomplikowana, bo oczywiście jeżeli pan Przybylski będzie przegłosowywany w postanowieniach, to zawsze będzie argument, że to jest ze szkodą dla Dolnego Śląska, że opozycja nie jest opozycją, tylko totalną opozycją, więc są w sytuacji trudnej. Moim zdaniem ten konflikt może się zakończyć i mam nadzieję zmianą układu w sejmiku i powrotu do władzy ludzi, którzy rozumieją samorząd, czyli Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej i części ludzi z bezpartyjnych samorządowców. Zdaniem politologa Ryszarda Kesslera, wyborcy bezpartyjnych samorządowców mogą się czuć zdezorientowani, obserwując kłótnie o wpływy. Okazuje się, że z tej bezpartyjności niewiele zostało. A zostały jedynie spory, kłótnie o to, kto na którym krześle usiądzie. To bardzo niebezpieczne. To był dobry projekt marketingowy na wygranie wyborów. Spotkali się pod tym szyldem ludzie, którzy niekoniecznie za sobą przepadają, których nie wiążą wspólne wartości, wspólne cele, tylko interesy. Wybierała został odwołany na wniosek marszałka Cezarego Przybylskiego, który na razie nie chciał skomentować tej sprawy. To z pewnością nie koniec politycznych gier w sejmiku województwa. Będziemy dla Państwa obserwować rozwój wydarzeń. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.